Dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Tata Trump Każe. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Falenta. Cześć Wojtku. Cześć, dzień dobry. Jeżeli mógłbyś opowiedzieć o sobie na początek słuchaczom parę słów, parę zdań, czym się zajmujesz obecnie, czym się zajmowałeś, żeby było wiadomo, skąd Twoja obecność w podcaście Tata Trump Każe. Zajmuję się w największym skrócie piłką nożną. Może chronologicznie jestem absolwentem brytyjskiej uczelni UCFB, University Campus of Football Business, jak to się nazywa. Spędziłem kilka lat swojego życia w Wielkiej Brytanii, gdzie poza studiami miałem też okazję pracować w dziale media Burnley FC, czyli klubu, który w tamtym okresie awansował do Premier League i obecnie po kilku latach nadal w tej de facto największej lidze świata występuje. Jestem zarówno z jednej strony dziennikarzem, jak i trenerem dziecięcej piłki nożnej. Obecnie współpracuję w największym wymiarze z Wyższą Szkołą Zarządzania i Coachingu, a w zasadzie od niedawna Wyższą Szkołą Sportu. I jestem również trenerem, obecnie współpracuję z Akademią Piłkarską Boomerang we Wrocławiu. Spotkaliśmy się tutaj internetowo, nie rozmawiamy ze sobą, co pewnie słyszycie, ale łączymy się online po to, żeby porozmawiać o cyklu artykułów, który przez kilkanaście tygodni publikowałeś na swoim fanpage'u, na swojej stronie Breakthrough Wojciech Falenta. Link do tej strony znajdziecie w notatkach do tego podcastu. Jeżeli mógłbyś najpierw w trzech zdaniach opowiedzieć, o co chodziło w tym projekcie, a potem będziemy sobie po kolei przez niego przechodzić. Pomysł narodził się podczas jednej z ostatnich edycji Lech Conference, to było jeszcze w 2019 roku. Na tej konferencji wystąpił trener pracujący w Akademii Londyńskiej Chelsea, Ben Knight. Trener pracujący w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, który podczas swojej prezentacji, a następnie treningu pokazał ścieżkę karier wielu zawodników, którzy zaczynali swoją karierę, czy może bardziej przygodę w Akademii Chelsea jako bardzo młodzi chłopcy w wieku 8, a często nawet 6 lat i którzy następnie zostali zawodnikami czy to pierwszej drużyny Chelsea, czy zawodnikami na najwyższym poziomie innych klubów. Tutaj najbardziej znanymi przykładami, które Ben pokazał, byli tacy zawodnicy jak Mason Mount, Reece James czy Callum Hudson-Odoi, ale okazało się, że tych zawodników jest naprawdę, naprawdę mnóstwo i Ben chciał się jakby podzielić tym w ogóle, jak ta droga tych chłopców od samego początku wyglądała. No i mnie jako osobę zajmującą się od już dobrych kilku lat dziecięcą piłką nożną zainteresowało to, zainspirowało na tyle, żeby sprawdzić, czy takich zawodników jest więcej, czy to w Anglii, czy w innych krajach, czy nawet w Polsce, jak to się przekłada. I jednym z jakby z elementów tego, no nazwijmy to takiego projektu bardziej dziennikarskiego niż badawczego z mojej perspektywy, było odnajdywanie, szukanie, spisywanie historii najlepszych młodych zawodników, którzy niedawno przebili się na ten najwyższy światowy poziom. Mówię tutaj o zawodnikach od rocznika 1997 i młodszych. Zależało mi, żeby to byli zawodnicy, którzy dorastali już w XXI wieku. Nie chciałem się już cofać do lat 80. czy 90., tylko zależało mi na tym, żeby ten projekt badawczy był możliwie jak najbardziej aktualny. I interesowało mnie to, jak ci dzisiaj zawodnicy, którzy już w wielu wypadkach grają, nawet jako nastolatkowie w pierwszych reprezentacjach swoich krajów, wyglądali, byli wspominani jako kilkulatkowie. Czyli nie chciałem tutaj szukać informacji o nich w momencie, gdy oni już byli nastolatkami, często grali czy trenowali w dużych akademiach, ale chciałem się jakby cofnąć troszkę dalej, do tych początków w ogóle ich przygody z piłką nożną. No i te historie zacząłem sobie w ubiegłym roku gdzieś tam cyklicznie spisywać. Oczywiście te historie, które spisałem, to jest jakby tylko mała cząstka tego, co odszukałem, bo myślę, że no tu zbierało się, myślę, trzycyfrowa liczba historii gdzieś tam, z którymi się zapoznałem. No i na koniec ubiegłego roku, czyli kwartał temu, zrobiłem sobie takie podsumowanie i wyszczególniłem sobie takich 12 czynników, które mogą składać się na rozwój właśnie tych najmłodszych piłkarzy na tym najwyższym światowym poziomie. Oczywiście tych, jeszcze raz podkreślę, którzy
Są z rocznika 1997 lub młodsi, gdzieś tam aż do rocznika 2003-2004, gdzieś chyba na razie doszedłem. Dobra, myślę, że dzięki temu, że tych historii znasz tyle, to w trakcie rozmowy będziesz mógł też się pochwalić tymi kilkoma, które się nie załapały do tych twoich podsumowań. Ale dobra, zacznijmy, skoro ich jest 12, żeby zbytnio nie przedłużać. Punkt numer jeden, czynnik numer jeden i od razu temat z grubej rury, ponieważ jest to talent. Co tam ci się udało wyśledzić w kwestii talentu? Tak, ja sobie to nazwałem talentem, natomiast tutaj chciałbym jakby zwrócić uwagę na to, nie na to, jak ten czynnik się nazywa, tylko co jakby ja rozumiem poprzez ten czynnik, który sobie nazwałem talentem. No, chodzi mi tutaj z grubsza o takie pewnego rodzaju naturalne predyspozycje, którzy trenerzy gdzieś tam pracujący z tymi chłopakami, którzy kilkanaście lat później często przebili się na ten najwyższy poziom, jakby widzieli u tych chłopców od razu. Ja mówiąc szczerze, spodziewałem się, że znajdę przynajmniej część takich historii, gdzie trenerzy powiedzą o tym, że ci zawodnicy początkowo wcale nie wyróżniali się jakoś bardzo mocno na tle rówieśników lub nie byli gdzieś tam zawodnikami, od których gdzieś tam by w ogóle, których od razu byłoby gdzieś tam widać nawet na pierwszych treningach. Natomiast mówiąc szczerze, nie znalazłem takiego przypadku. W zasadzie wszystkie historie, jakie znalazłem, opowiadają o zawodnikach, którzy tak naprawdę od pierwszych treningów zwrócili bardzo dużą uwagę na siebie. Tutaj chyba najlepszym przykładem jest mój chyba ulubiony z młodych zawodników obecnie w Europie, czyli Eduardo Camavinga. To jest chłopiec, który jako dziewięciolatek trafił do pewnego lokalnego klubu w swojej lokalnej miejscowości w Bretanii, czyli w północno-zachodniej części Francji. I jednym z jego pierwszych trenerów, czy w zasadzie w ogóle jego pierwszym trenerem, był taki człowiek, który w tej miejscowości już gdzieś chyba od 50 lat prowadzi treningi, czyli można powiedzieć taki weteran szkoleniowy. No i on powiedział, że on nigdy wcześniej ani później takiego zawodnika jak Camavinga nie widział. Nie widział zawodnika, który byłby tak szybki, który byłby tak sprawny, który z taką lekkością poruszałby się po boisku. I on tak naprawdę od razu był. Spodziewał się tego, no, że to jest prawdopodobnie najlepszy piłkarz, z jakim on kiedykolwiek, najlepszy młody piłkarz, najlepsze dziecko, z jakim on w ogóle będzie pracował. I takich historii jest tak naprawdę wiele. Tutaj Kai Havertz w ogóle, który dzisiaj jest w Chelsea, on w ogóle został przyjęty do lokalnego klubu, bo też pochodzi z małej miejscowości, o czym będzie później, już jako czterolatek, mimo że w tamtym klubie była taka polityka, że tylko i wyłącznie od 5. roku życia można się do klubu zapisać, dlatego że ten klub no, nie miał po prostu możliwości infrastrukturalnych, żeby już od 4-latków zaczynać. Po prostu nie było tyle miejsca na treningi. Natomiast kiedy oni gdzieś tam zobaczyli tego Havertza, no to zrobili dla niego wyjątek i Havertz już jako 4-latek, a nie 5-latek mógł zacząć treningi. No i takich historii tak naprawdę mógłbym opowiadać znacznie więcej. No, wyszło z tego badania, że ten talent, te naturalne predyspozycje no, były czymś absolutnie niezbędnym. No i że ci chłopcy, którzy dzisiaj są gdzieś tam w bardzo młodym wieku, ktoś powie, jako może zawodnicy wczesnorozwojowi, to może być oczywiście prawda, jest to nawet dość prawdopodobna przyczyna, no ale oni tak naprawdę od samego początku, zdaniem tych trenerów, którzy ich gdzieś tam prowadzili na samym początku i którzy ich wspominają, uchodzili za bardzo duże talenty, wręcz takie, jakie się czasami nawet w tych ich szkółkach czy klubach nigdy wcześniej ani później nie przytrafiły. Raz na jakiś czas będę mówił ci o swoich problemach, jakie mam, i swoich wątpliwościach. Pewnie się domyślasz, że ja w tym podcaście, czy to na swoim Twitterze, nie do końca zawsze jestem za tą ścieżką. I tutaj wiesz co, pierwsza rzecz, którą chciałem, i właściwie jedną z rzeczy, o którą chciałem z tobą w tym aspekcie pogadać, jest coś, o czym jakiś czas temu pisałem, czyli to jest błąd przeżywalności, który polega na tym, moim zdaniem, oczywiście nie neguję tych wszystkich historii, tylko że rzecz, o której trzeba w tej także pamiętać, że my nie słyszymy historii o chłopcach, którzy byli też wybitni, bardzo dobrzy, a nie dotarli na top, tak? Że dajemy się wypowiadać tylko trenerom tych, którzy w wieku 5, 6 lat byli dobrzy i teraz w wieku 17 do 23 są topowi, tak? No to wiadomo, że tych trenerów będziemy pytać, a nie będziemy pytać
o zdanie wszystkich tych trenerów, którzy mieli, wydawałoby się, topowych chłopaków na poziomie 6, 10 czy nawet 12 lat, a po prostu nigdzie dalej nie dotarli. Oczywiście takie historie Kamavingi, że trener mówi, że nigdy się z czymś takim nie spotkał, są niepodważalne. Natomiast no, tu mi się zapala taka lampka ostrzegawcza i jestem ciekawy twojego zdania na ten temat. Tak, dlatego ja byłem zdziwiony, mówiąc szczerze, jak te historie odczytywałem. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że tutaj trzeba zaznaczyć, że my rozmawiamy tutaj o zawodnikach na tym absolutnie najwyższym poziomie. Tak? To są chłopcy, którzy już jak Kamavinga, Ansu Fati, Havertz, to są chłopcy, którzy już jako nastolatkowie grają nawet w reprezentacjach swoich krajów seniorskich. Więc myślę, że warto wziąć na to poprawkę i to podkreślić. Myślę, że jest wiele historii zawodników z wcześniejszych lat, może z tych lat 80., bardziej 90., tych chłopców, którzy gdzieś tam może w tym poprzednim pokoleniu dorastali, którzy gdzieś tam pokonywali trochę inną drogę. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że ja tutaj się koncentruję na tych chłopcach, którzy mieli lat kilka i Jasne. którzy często zaczynali na poziomie grassroots, tak? W tych klubikach lokalnych, gdzie można być może zaryzykować taką tezę, że jakby odróżnienie tych zawodników, którzy mają pewne predyspozycje, czy którzy, o czym będzie pewnie za chwilę, pasjonują się piłką nożną, odróżnienie ich od zawodników, którzy traktują piłkę nożną bardziej w kontekście zabawy, spędzenia czasu wspólnie z kolegami w takiej formie prozdrowotnej, myślę, że nie jest aż tak wielkim wyzwaniem, jakie trafia się gdzieś tam później, gdy ci chłopcy trafiają do największych akademii, gdzie jest bardzo duża konkurencja, gdzie ten poziom sportowy jest bardzo wyrównany i tam już bardzo wiele zmiennych decyduje o tym, którzy zawodnicy gdzieś tam dochodzą na ten najwyższy poziom ostatecznie, a którzy nie. I myślę, że tutaj już ta praca trenerów na tych poziomie najwyższych akademii, gdzie oni pracują już najczęściej z tymi zawodnikami nastoletnimi, no już ma jakby zupełnie inny charakter niż ta praca na tym poziomie grassroots, a wielu tych zawodników, o których rozmawiamy i o których będziemy rozmawiać w dalszej części podcastu, no to są, tak jak mówię, chłopcy, którzy gdzieś tam są wspominani z perspektywy tych ich początków, w ogóle pierwszych nawet treningów, pierwszych w ogóle kroków stawianych w piłce nożnej. Dobra, wspomniałeś o pasji, lecimy. Punkt numer dwa, czynnik numer dwa, pasja. Tak, to pierwsze trzy czynniki to są takie czynniki, które wydają się jakby niezbędne, żeby ci chłopcy już tak współcześni, powiedzmy, z tego najnowszego pokolenia dotarli na ten najwyższy poziom już w tak młodym wieku. No i drugim z tych czynników jest pasja. Wielu trenerów podkreśla, że ci chłopcy wyróżniali się poziomem, ale czasami nawet jeszcze bardziej wyróżniali się tym, że widać było u nich po prostu miłość do piłki nożnej. Widać było, że oni są tą piłką nożną absolutnie zafascynowani, że są w stanie, że tak naprawdę się z tą piłką nie rozstają, są w stanie od najmłodszych lat bardzo dużo trenować i wręcz żyją tą piłką nożną dzień i noc. Tutaj chyba najbardziej takim spektakularnym przykładem jest wspomniany na wstępie Mason Mount z Chelsea, też zawodnik, którego darzę dużą sympatią. Taka trochę klasyczna historia. Jego mama w takim dokumencie, który bodajże w poprzednim sezonie został opublikowany przez Akademię Chelsea, wspominała, że to było dziecko, które od najmłodszych lat ganiało wiecznie z piłką po domu, rozbijało wszystko, co było na jego drodze, do tego stopnia, że już stawało się to nawet dla rodziców trochę uciążliwe. Natomiast było to dziecko absolutnie tą piłką nożną zafascynowane i tak naprawdę to dziecko nie potrzebowało motywacji zewnętrznej do tego, żeby tą piłkę trenować, tylko samo z siebie po prostu ciągnęło rodziców na treningi, na mecze i tak dalej, i tak dalej. Podobna jest historia Juda Bellinghama z Borussii Dortmund, gdzie też trenerzy w Akademii Birmingham City, którzy z nim współpracowali, też wspominają, że oczywiście widać było pewien potencjał od niego od samego początku, natomiast to, co było widać jeszcze bardziej, jest to, że to po prostu było dziecko, które poza piłką nożną tak naprawdę nic innego nie widziało. No i tutaj znowu takich przykładów możemy znaleźć mnóstwo i z tych wszystkich historii, które dotychczas odkryłem, to jest taki drugi element, który wydaje się wręcz niezbędny, żeby ci chłopcy mogli później dotrzeć na najwyższy poziom. A, to się wydaje wszystko jasne, bezdyskusyjne. Fajny jest ten dokument o Mouncie. Mam nadzieję, że uda się odnaleźć link do tego i też wkleję go w notatkach pod podcastem, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Więc przejdźmy od razu do punktu trzeciego, motoryka.
Tak, motoryka, tak sobie to nazwałem. Chodzi jakby o taką ogólną sprawność fizyczną, i to też wychodzi na to, że jest to taki czynnik absolutnie niezbędny. Czyli ci chłopcy, poza tym, że muszą mieć pewne predyspozycje bardziej piłkarskie, pasjonować się futbolem, no to jeszcze muszą dysponować takim, jak to się czasami mówi, skarbcem ruchowym, czyli muszą być po prostu bardzo sprawni. Są tutaj chłopcy, co z pewnością ciebie zainteresuje, którzy poza piłką nożną od najmłodszych lat uprawiali też inne dyscypliny sportu. Mason Greenwood z Manchesteru United jest przykładem chłopca, który na pewnym etapie wiekowym, już chyba bardziej nastolatka, biegał tak szybko, tak dobrze radził sobie również w dyscyplinach lekkoatletycznych, że w pewnym momencie podobno wszyscy trenerzy wokół z lekkiej atletyki bardzo chcieli go mieć u siebie, i tu pewnie ta pasja do piłki nożnej ostatecznie przeważyła, że on jednak wybrał piłkę nożną. Inne przykłady to są również przykłady zza oceanu, czyli przykłady Giovanniego Reiny z Borussii Dortmund czy Lautaro Martineza z Interu, którzy bardzo długo grali również w koszykówkę. Poza piłką nożną trenowali wręcz równolegle oba te sporty, i oba te sporty trenowali, co ciekawe, na wysokim poziomie, z tego co można przeczytać. Reina bodajże do gdzieś 12-13 roku życia dopiero wtedy wybrał piłkę nożną, a Lautaro Martinez wręcz do gdzieś tam do 15 roku życia. I podobno był to dla niego dosyć spory ból głowy, którą dyscyplinę sportu ostatecznie wybrać. To jest też taka ciekawa historia rodzinna, bo Lautaro ma dwóch braci. Jeden z nich, starszy, też gra w piłkę nożną w Argentynie, natomiast jego młodszy brat gra zawodowo w koszykówkę. Nawet dotarł tam do poziomu reprezentacji narodowej w bardzo młodym wieku. I Lautaro Martinez do dzisiaj mówi, że on w swoich wolnych chwilach woli obejrzeć mecz koszykówki, aniżeli piłki nożnej. Czyli tutaj można tutaj powiedzieć, że taka pasja do obu dyscyplin, ale to jest też taka rzecz, która się praktycznie we wszystkich historiach przejawia, że ci chłopcy często byli szybcy, często byli bardzo sprawni, zwinni, i tak naprawdę nawet czasami, gdyby nie zdecydowali się na piłkę nożną, to może uprawialiby nawet czasami na dobrym poziomie jakąś inną dyscyplinę sportu. Wszystko jasne. Punkt numer 4, skupienie. Czynnik numer 4. Tak, tutaj mamy trzy kolejne czynniki. To już są takie czynniki, które może nie są wspominane za każdym razem, natomiast często się też pojawiają, i to są takie czynniki bardziej psychologiczne, dosyć istotne. Skupienie. Tutaj możemy wrócić do zawodników, o których już mówiliśmy, czyli na przykład do Mounta, czy na przykład do Kamavingi, czyli chłopców, którzy uchodzili zawsze za bardzo skoncentrowanych, tacy, którzy byli zainteresowani podczas treningu tylko treningiem. Jeden z pierwszych trenerów Masona Mounta jeszcze w jego lokalnym klubie w Portsmouth mówi o tym, że Mounta nigdy nie interesowały, nawet jako sześciolatka, żadne tam wygłupy z kolegami. On zawsze chciał tylko trenować i był absolutnie sfokusowany na to, żeby podświadomie już stawać się gdzieś tam lepszym zawodnikiem. W przypadku Kamavingi podkreśla się to, że on zawsze był bardzo punktualny, zawsze taki trochę nieśmiały, ale zawsze poważnie podchodzący, nawet jako dziecko, do wszelkiego rodzaju zadań, ćwiczeń, które miały miejsce na treningach. Taki czynnik z jednej strony może oczywisty, ale też taki, który pokazuje, że jakby ci chłopcy mieli myślę, taką wykształconą wewnętrznie w sobie po prostu taką potrzebę bycia skupionym na tym, co się dzieje wokół nich na tych treningach. Tutaj w przypadku Mounta też na przykład ciekawe jest to, jak on już był później nastolatkiem, jak już przeprowadził się do Londynu, mieszkał w rodzinie zastępczej jako zawodnik Akademii Chelsea, to jeden z jego opiekunów podkreśla to, że to też w tym dokumencie, o którym wspominaliśmy, można odsłuchać, że Mason Mount to jest jedyny zawodnik w historii Akademii Chelsea, który codziennie się kąpał i który nigdy nie wychodził na miasto, a zamiast tego obejrzał wszystkie odcinki serialu EastEnders, czyli takiego, można powiedzieć, polskiego odpowiednika M jak Miłość, dlatego że on po prostu był skoncentrowany na tym, żeby się wyspać, żeby być następnego dnia gotowym do treningu. I też sam mówi, że jeszcze zanim przeprowadził się do Londynu, jeszcze jak mieszkał w Portsmouth i rodzice go dowozili kilka razy w tygodniu do zachodniego Londynu na treningi, to on praktycznie nie chodził na żadne imprezy szkolne, dlatego że jemu jakiekolwiek
przyjęcia, na które był zapraszany przez kolegów, zawsze kolidowały z treningami. Dla niego było oczywiste, że dla niego ważniejsze są treningi, i on twierdzi, że nie pamięta żadnej imprezy szkolnej, na jakiej kiedykolwiek by był, bo on był zawsze na treningu. I to też się pewnie to skupienie przekłada na to, jak ci chłopcy, o czym wspomniałeś, funkcjonowali na treningach, nie? Że zawsze jakieś tam żarciki wiadomo, ale jak już zaczynasz sobie odpuszczać i nie jesteś w 100% skoncentrowany, to wcześniej czy później prawdopodobnie to też się przekładało na ich dyspozycję. Punkt numer 5. Pewność siebie. Tak, kolejny czynnik psychologiczny, taka naturalna pewność siebie, można powiedzieć. Myślę, że tutaj warto się przenieść do jednego z takich dwóch największych, jak to niektórzy mówią, tych stawów piłkarskich na świecie, czyli tych obszarów, z których obecnie po prostu wywodzi się najwięcej piłkarzy. Od dawna jednym z tych ośrodków są przedmieścia Paryża, natomiast drugim od jakiegoś czasu jest południowa część Londynu. Ja tymi, w cudzysłowie, stawami, czy w Polsce bardziej się chyba przyjęła nazwa kuźniami talentów, gdzieś tam zajmowałem w osobnych artykułach, natomiast zwłaszcza gdzieś tam osoby badające to zjawisko tych piłkarzy pochodzących z południowego Londynu, a jest ich mnóstwo, chyba najlepszym przykładem jest Jadon Sancho z Borussii Dortmund, ale też na przykład Callum Hudson-Odoi pochodzi z południowego Londynu. Emil Smith Rowe, który ostatnio radzi sobie dobrze w Arsenalu, pochodzi z południowego Londynu, ale nawet w poprzednich pokoleniach znajdziemy zawodników typu Rio Ferdinand, który też stamtąd pochodzą. Jest tych piłkarzy naprawdę mnóstwo i też tak jak historycznie, żeby oddać trochę kontekst, tak jak tą taką historyczną kolebką angielskiej piłki nożnej jest ta północno-zachodnia część kraju, ta część dzisiaj już postprzemysłowa, w której ja spędziłem kilka lat. No to dzisiaj, jeżeli popatrzymy na skład młodzieżowych reprezentacji Anglii, no to tam dominują zawodnicy z klubów londyńskich i zazwyczaj są to zawodnicy wychowani zwłaszcza w południowej części Londynu. Jedną z takich rzeczy, jaką się często akcentuje w przypadku tych chłopców, jest to, że oni mają bardzo dużą taką naturalną pewność siebie. Jest takie angielskie słowo, które jest dosyć trudno przetłumaczyć, swagger, czyli taka brawurowość, taka troszeczkę nawet czasami zahaczająca nawet o lekką arogancję, natomiast taka, która pozwala tym piłkarzom już w młodym wieku czuć się pewnie, nie zrażać się ewentualnymi niepowodzeniami, brnąć dalej gdzieś tam do celu. I to jest też coś, co się gdzieś tam zmieniło z czasem, bo kiedyś to środowisko miało wyglądać gdzieś tam troszeczkę inaczej, ono gdzieś tam bardziej gasiło takie zapędy, natomiast w ostatnim czasie gdzieś tam ci wszyscy kreatywni piłkarze, którzy, czy młodzi zawodnicy, którzy pochodzą z południowego Londynu, gdzieś tam też dostali taką większą, można powiedzieć, swobodę na to, żeby móc wyrazić samego siebie i może to też wpłynęło na to, że tych piłkarzy po prostu jest z tamtego regionu świata obecnie najwięcej, chociaż są też inne przykłady. Jest też przykład Ryana Cherkiego z Lyonu, takiego chłopaka, który w bardzo młodym wieku w poprzednim sezonie zaczął grać w pierwszej drużynie. Też klubu, który z którego statystycznie bardzo wielu zawodników przybija się do piłki seniorskiej, gdzie on nawet jeszcze na poziomie już jako senior, gdzieś tam pojawiając się gdzieś tam na pierwszym obozie przygotowawczym z pierwszą drużyną, no pierwsze co zrobił, to popisywał się gdzieś tam sztuczkami, siatkami i rabonami. Oczywiście gdzieś tam został przez starszych zawodników gdzieś tam od razu ukrócony, a to też pokazywało, że to jest zawodnik, który w ogóle, który ma taką śmiałość i taką naturalną pewność siebie, żeby starać się przede wszystkim pokazywać to, co on potrafi, a niekoniecznie podporządkowywać się do tego, co gdzieś tam jest z przyzwyczajenia oczekiwane. Także myślę, że ta pewność siebie jest takim też dosyć ciekawym czynnikiem, ta naturalna pewność siebie, tak bym to doprecyzował. To jest chyba to, czego, jeśli się nie mylę, Niemcy teraz poszukują, że udało im się stworzyć piłkarzy od linijki w stylu Toni Kroos, ale skapnęli się, że te ich metody szkoleniowe jednak nie prowadzą do tworzenia, w cudzysłowie, właśnie chłopaków z iskrą, z tym swagerem, z kiwką i tak dalej, więc oni. Tak, no to znowu, to jest bardzo taki, to jest, ten południowy Londyn to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, na którą tak naprawdę można by poświęcić osobne nagranie. Natomiast ja zaczynałem swoją edukację trenerską w Wielkiej Brytanii już dosyć kilka lat temu, no i tam jedna rzecz, która by się
gdzieś tam przebijamy się do dziś na wszystkich kursach, jest taka, że Anglikom od wielu lat zależy na tym, żeby stwarzać warunki dla piłkarzy kreatywnych, takich, którzy będą samodzielnie podejmowali decyzje, tacy, którzy będą przyjmowali inicjatywę w grze, tacy, którzy gdzieś tam nie będą potrzebowali trenera, żeby na boisku realizować pomysły z korzyścią dla nich, ale także dla zespołu. No i tak naprawdę, jak dzisiaj popatrzymy na to, ilu tych młodych piłkarzy wychodzi, zwłaszcza ofensywnych, ale nie tylko, bo na przykład na prawej obronie Anglicy mają niesamowity potencjał ostatnio do tego stopnia, że wczoraj Trent Alexander-Arnold nie został powołany do reprezentacji, bo przegrały rywalizację między innymi z jeszcze młodszym Reece'em Jamesem z Chelsea. I można powiedzieć, że myślę, że to jest taki być może kluczowy czynnik, który pokazuje to, albo tłumaczy to, dlaczego tych piłkarzy dzisiaj młodych, ofensywnych, tu od Bukayo Saki przez Phila Fodena, przez Sancho, przez kolejnych mamy, ten potencjał jest tak duży, że wręcz trudno sobie wyobrazić, żeby prezentacja Anglii w okresie najbliższych 10 lat wreszcie jakiegoś dużego turnieju nie wygrała. Jasne, przejdźmy do kolejnego punktu, jest nim uczenie się. Tak, uczenie się, czyli ostatni z tych czynników psychologicznych, myślę, że powiązany też z tą koncentracją. Tutaj często trenerzy gdzieś tam zwracają uwagę, że ci chłopcy, poza tym, że mieli pewne naturalne predyspozycje, byli skupieni na treningu, to też bardzo szybko się uczyli, bardzo szybko przyswajali nowe treści. To jest fajną rzecz powiedział jeden z pierwszych trenerów Masona Greenwooda z Akademii Manchester United, z tym, że Greenwood on zaczynał treningi w takim jednym z zamiejscowych ośrodków Manchester United, bo on się urodził w Bradford, natomiast zaczynał w małej miejscowości Halifax, którą akurat kojarzę. No i Greenwood praktycznie był takim chłopcem, który jeżeli pokazało mu się coś nowego, to on praktycznie potrzebował czasami 30 sekund, żeby już za chwilę robić to na boisku. Na pewno było to powiązane z jego pasją, z tym, że pewnie to, co przekazywali mu trenerzy najzwyczajniej w świecie, było dla niego ważne, ale też myślę, że to są takie właśnie taki element właśnie związany z bardziej z tą częścią psychologiczną, czyli taki, że on po prostu te rzeczy bardzo szybko przyswajał, bardzo szybko łapał i tak naprawdę w dużej mierze być może też dzięki temu był w stanie szybko robić postępy. Dosłownie wczoraj słuchałem też sobie w futraku wypowiedzi Filipa Starzyńskiego na temat Bartosza Białka, który właśnie Filip Starzyński mówił to samo o Bartoszu Białku, że Bartosz Białek nawet jak po przerwie świątecznej przyjechał z powrotem do klubu już na poziomie seniorskim, chociaż sam jeszcze był wtedy juniorem, no to on po tych świętach wyglądał jeszcze lepiej niż przed, tak? Czyli z jednej strony może też to było powiązane z taką pasją, determinacją do tego, żeby też coś robić w swoim wolnym czasie, ale też właśnie może tego, że on po prostu miał pewnego rodzaju predyspozycję, żeby się po prostu szybko uczyć. Ja się zastanawiam właśnie, czy to uczenie się nie jest, czy jak rozmawiamy o talencie, nie? Czy talentem nie jest właśnie szybka zdolność uczenia się, czy tego nie powiązać ze sobą. Jak sobie myślę, nie? Że masz powiedzmy mecz dziesięciolatków, jednego chłopaka z dychą na plecach, który tam kiwa, strzela gole i jest ewidentnie najlepszy na boisku, ale jak zapytasz, to okaże się, że jego tata jest w tym klubie trenerem w juniorach i młody od 4. roku życia trenował z ojcem, ale z drugiej strony masz niczym niewyróżniającego się chłopca, który gdzieś tam gra w obronie, ale jak zapytasz trenera, to trener ci powie, że wiesz co, on dołączył do nas, nie wiem, pół roku temu, a wcześniej jeździł tylko na rowerze z rodzicami. I wtedy, nie, to jest zastanowić się, kto z nich może mieć większy potencjał, kto ma większy talent. Czy ta właśnie umiejętność uczenia się być może nie jest najbardziej kluczowa. Tak, mi się podoba ta definicja talentu, nawet przyznam, że jest to, bo definicji talentu mamy mnóstwo, prawda? Natomiast ta o zdolności szybkiego uczenia się jest chyba nawet moją ulubioną. Ja myślę, że można by to odnieść do wszystkich tych trzech pierwszych czynników, tak? Z jednej strony do talentu, z drugiej strony do pasji, no bo jeżeli ktoś ma pasję do piłki nożnej i on będzie chciał nawet podświadomie jako dziecko nie tylko czerpać radość z gry, ale też w jakimś tam stopniu już się uczyć, już stawać się coraz lepszym, no to jeżeli trener będzie miał dla niego jakąś wskazówkę, no to on po prostu będzie tego słuchał i będzie chciał od razu gdzieś tam to przetestować, bo on będzie, znowu pytanie, na ile świadomy, na ile podświadomy chciał po prostu być lepszym zawodnikiem, już nawet jako kilkuletni chłopiec. No i też myślę, że jest to też kwestia trochę tych gdzieś tam zdolności motorycznych, tak? No bo jeżeli jest dziecko sprawne, no to też pewne rzeczy będzie mu po prostu łatwiej
łatwiej nie tyle przyswajać, co nie dość, że przyswoić, to później jeszcze wykonać, tak? To jest też pod takim kątem, myślę, motywacyjnym, tak? Bo jeżeli co z tego, że ja jestem zainteresowany, potrafię szybko przyswajać rzeczy, jeżeli pewnych rzeczy nie jestem w stanie po prostu gdzieś tam wykonać, bo na przykład moja sprawność fizyczna mi na tę chwilę na to nie pozwala, nie? Także myślę, że tutaj możemy to odnieść tak naprawdę do wszystkich trzech pierwszych czynników, ale na pewno myślę, że jest to rzecz absolutnie, absolutnie kluczowa. Dobra, punkt numer 7, rodzeństwo. Tak, i przechodzimy teraz do takich czynników, myślę, trochę mniej oczywistych, które też często gdzieś się pojawiają, ale które nie zawsze są jednoznaczne. No, temat rodzeństwa jest niesamowicie ciekawy, i tutaj już wiele badań dotyczących nie tylko piłkarzy, ale w ogóle sportowców z różnych dyscyplin, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powstało. To, co ja odkryłem w tak naprawdę zdecydowanej większości przypadków, to, że często ci chłopcy, którzy w młodym wieku docierają na najwyższy poziom z tego najnowszego pokolenia, to są chłopcy, którzy mają po pierwsze często dużo rodzeństwa i po drugie nigdy nie są z tego rodzeństwa najstarsi, a wręcz często są najmłodsi. Tutaj mamy przykłady rodzin wręcz wielodzietnych, takich jak wspomnianych wcześniej Kamavingi czy Szerkiego, którzy mają odpowiednio piątkę i czwórkę rodzeństwa i gdzieś tam są w kolejności mniej więcej w środku. Ale mamy przykłady wspomnianego Martineza, który ma brata i starszego, i młodszego. Mamy przykłady Kaja Havertza, który ma zarówno starszego brata, jak i starszą siostrę, też jest najmłodszy z rodzeństwa. Mason Mount też ma starszą siostrę. Giovanni Reyna miał, do tego dojdziemy później, starszego brata i ma też dwójkę młodszego rodzeństwa. Rhys James, którego siostra Lauren też jest piłkarką. Ona gra w pierwszej drużynie Manchester United jako nastolatka na pozycji napastnika czy napastniczki, jak to woli. Natomiast oni poza tym też jeszcze mają starszego brata. Tutaj oczywiście dochodzi wiele takich aspektów, myślę, już stosunkowo dobrze przebadanych, takich jak to, że te dzieci dzięki temu, że mają starsze rodzeństwo, mogą najzwyczajniej w świecie wcześniej zacząć w ogóle grać piłkę nożną, uprawiać sport, no bo najzwyczajniej w świecie mają z kim. I tak naprawdę dużo więcej wtedy mają możliwości do, myślę, gry w taki niezorganizowany sposób, czyli nie na treningach, nie w ramach klubu, ale gdzieś tam po prostu, czy w ogrodzie, po prostu spędzając gdzieś tam wspólnie wolny czas. I to myślę, że zarówno pod kątem rozwoju piłkarskiego, jak i w ogóle tej sprawności ogólnej ma niebagatelne znaczenie. No i tutaj naprawdę mało jest takich przykładów, gdzie ktoś byłby jedynakiem lub miałby rodzeństwo młodsze i zostałby zawodowym piłkarzem na tym najwyższym poziomie. Gdzieś tam cofając się trochę w przeszłość, chociaż to jakby nie jest tematem badania, ale czytałem niedawno biografię Tomasza Frankowskiego i ucieszyłem się w pewnej chwili, że będzie wyjątek, bo Tomasz Frankowski ma młodszego brata, natomiast jakby ten młodszy brat chyba w ogóle nie uprawiał sportu, więc to już tak troszeczkę nie pasuje, no bo co innego, gdyby oni obaj uprawiali sport i ten starszy doszedł dalej, no to się raczej zdarza rzadko. Jeżeli oni uprawiają obaj sport, przyjmijmy, że ich jest dwóch, no to na ogół ten młodszy dociera dalej, to jest naprawdę taka rzecz dosyć fascynująca, wydawałoby się nieistotna, a ona się praktycznie powtarza w każdej historii, do jakiej dotarłem. Chyba najbardziej ekstremalnym przykładem jest zawodnik francuskiego Lille, Turek Zeki Celik, który ma bodajże ośmioro rodzeństwa i on z tej dziewiątki jest najmłodszy. Jako jedyny z tej całej dziewiątki on został profesjonalnym sportowcem. Jeszcze byłoby dobrze, gdyby został bramkarzem, nie? Młody na bramkę, ale nie, on nie jest bramkarzem, jak rozumiem. To by Nie, fajnie. jest prawym obrońcą. Wiesz co, nie wiem jak z bramkarzami. Z bramkarzami jest trochę inaczej, bo obecnie widzimy też taką tendencję, że bardzo mało jest w ogóle takich młodych bramkarzy na tym najwyższym poziomie. Chyba Gianluigi Donnarumma to jest taki ostatni przykład bramkarza, który w bardzo młodym wieku został, gdzieś tam już trafił na ten absolutnie najwyższy poziom. Dzisiaj tych bramkarzy widzimy bardzo mało. Wiadomo, że to jest też taka pozycja, gdzie no, ważne jest doświadczenie. Natomiast też może słucha tego jakiś trener bramkarzy i chciałby to z ciekawości przebadać faktycznie, jak to wygląda, jakie mogą być przyczyny tego, że praktycznie w tych pięciu najsilniejszych ligach obecnie, chyba poza Aaronem Ramsdale'em z
Sheffield United nie ma praktycznie ani jednego młodego bramkarza, który w miarę regularnie by bronił. Ciekawe, rzeczywiście. Dobra, punkt numer 8. Przeciwności. Bo to Tak, to jest tak. jeszcze tylko powiem, że to rodzeństwo to wydaje się jasne, tak? Więcej gry, jesteś mniejszy, młodszy, musisz bardziej kombinować, żeby tego starszego brata okiwać. Robert Błoński, z którym rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków podcastu, opowiadał, że jego synek Antek, który teraz gra w Legii 2010, właśnie to, gdzie on się nauczył grać, no to przedpokój i pokój, gdzie kiwał się dużo z tym, kilka lat starszym bratem, musiał sobie jakoś radzić. Tak, no to już jest dobrze przebadane, myślę, nie? Ale to też, No. no tutaj mamy bardzo mocne potwierdzenie jakby z tego, do czego dotychczas dotarłem. Ale to też jest właśnie uwaga dla tych wszystkich, którzy mają, wiesz, wychuchanego jedynaka, inwestują w jego karierę, w cudzysłowie, robią wszystko, żeby to dziecko miało jak najlepsze warunki, trenerzy indywidualni i tak dalej, a tu być może okazuje się, że najlepszą drogą do tego, żeby pomóc dziecku w zostaniu profesjonalnym piłkarzem, jeżeli już jakiś rodzic sobie to tak wymarzył, jest po prostu rodzeństwo. Na to wychodzi bardzo mocno. Dobra, tylko że już starszego rodzeństwa trudno, że tak powiem, o dorobienie starszego rodzeństwa. No nic, lecimy dalej. Przeciwności, punkt numer 8. Tak, też taki temat z jednej strony oczywisty, który z tego mojego researchu został bardzo mocno potwierdzony. Czyli bardzo często ci młodzi piłkarze, również tego najnowszego pokolenia, musieli pokonać naprawdę poważne przeciwności życiowe, zanim się na ten najwyższy poziom dostali. Tutaj najbardziej taki tragiczny epizod jest za Giovanni Reyną, którego starszy brat Jack zmarł w wieku 13 lat bodajże na raka mózgu. Giovanni miał wtedy lat 9. Chłopcy byli do tego stopnia związani, że kiedy Giovanni Reina, przepraszam, kiedy Jack Reina zmarł, Giovanni wręcz miał powiedzieć wtedy do mamy, że teraz to ja już nigdy nie będę dobrym piłkarzem, dlatego że Giovanni czuł to, że ten Jack był jego takim, nie chcę powiedzieć trenerem, no, ale był po prostu taką osobą, z którą on najwięcej czasu grał w piłkę. To jest o tyle w ogóle ciekawe, że zarówno ojciec, jak i mama Giovanniego Reiny byli zawodowymi piłkarzami na poziomie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zarówno Claudio był kapitanem kadry mężczyzn, natomiast mama rozegrała bodajże też 7 meczów w kadrze kobiet, czyli tej drużynie, która w tamtym okresie była również w latach 90. no praktycznie najlepsza na świecie. I Claudio Reina, czyli tata Giovanniego, został kiedyś zapytany, jak to jest możliwe, że ten jego chłopiec od najmłodszych, ten jego syn tak dobrze gra w piłkę, ten młodszy, czyli Giovanni. Co on takiego z nim robi? Tutaj ludzie pewnie się spodziewali właśnie odpowiedzi typu, że jakieś tam spersonalizowane treningi, wskazówki i tak dalej. Natomiast Claudio Reina powiedział, że on absolutnie nic nie robił. Jedyne co Giovanni robił, to grał na okrągło ze starszym bratem w ogrodzie. I to tak naprawdę było wszystko to, co robił jego ojciec, czyli można powiedzieć, miał dom z ogródkiem i oni tam już sami robili to, co tam uważali za stosowne. To jest taki najbardziej chyba tragiczny epizod po śmierci brata, no bo trudno wyobrazić sobie jakąś chyba większą przeciwność. Ale są też inne. Kamavinga w ogóle spłonął dom w pożarze, który jego rodzina wcześniej zbudowała i tam w ogóle w tej miejscowości, w której dorastał, tam w ogóle była zrobiona wielka akcja społeczna, żeby tej rodzinie wtedy pomóc. On miał chyba gdzieś wtedy 11 lat bodajże. Czyli można powiedzieć, że rodzina straciła wszystko i zaczęła wszystko od nowa. Znana jest też historia Ansu Fatiego, który przeprowadził się do Europy z Gwinei Bissau jako sześciolatek i na pierwszy trening przyszedł boso w kąpielówkach, też gdzieś tam na prowincji w Andaluzji. Mamy historię Jamala Musiale, który w bardzo młodym wieku zmienił w ogóle kraj zamieszkania, czyli przeprowadził się z Niemiec do Anglii. Rodzice Marcusa i Kefena Thuramów wzięli rozwód, kiedy chłopcy byli bardzo, bardzo mali, i też mama ich zabrała wtedy do Francji, gdy ojciec jeszcze grał bodajże w Barcelonie, w Hiszpanii.
Lautaro Martinez miał odczuwać bardzo dużą tęsknotę za domem, kiedy jako nastolatek po raz pierwszy wyprowadził się ze swojego miasta gdzieś tam grać w innym klubie. I tu też takie historie można mnożyć, czyli okazuje się, że to jest taka rzecz, można powiedzieć, niezmienna, bo zawsze się mówiło, że ci nie tylko sportowcy, ale w ogóle ci ludzie, którzy coś w życiu gdzieś tam osiągają, to często musieli wykazać się bardzo dużą determinacją i pokonać właśnie te przeciwności, żeby gdzieś dojść. No i tutaj mamy znowu bardzo, bardzo mocne potwierdzenie tego, i to jest wręcz niesamowite, że praktycznie znowu w większości historii mamy jakąś taką bardzo dużą przeciwność, czy bardzo dużą przeszkodę, jaka stanęła na drodze tych wszystkich zawodników. No i okazuje się, że jednak ci zawodnicy, mimo tych przeszkód, byli w stanie sobie poradzić. I teraz z jednej strony można powiedzieć, że to jakby mogło wyzwolić w nich taką dodatkową determinację, a z drugiej strony może można się zastanowić, ilu było też innych piłkarzy, którzy takie przeszkody gdzieś tam na swojej drodze spotkali, ale nie byli sobie w stanie z nimi poradzić i nigdy sportowcami nie zostali. Jeszcze od siebie dorzucę historię trochę starszego piłkarza. Nie wiem, czy znasz historię Diego Forlana, który nie trenował w ogóle piłki nożnej do 12 roku życia. Grał w tenisa, mimo że chyba jego tata był piłkarzem, ale jakaś bardzo poważna choroba jego siostry sprawiła, że on postanowił grać w piłkę, bo wiedział, że dzięki piłce może zarobić dużo pieniędzy i obiecał tej siostrze, że on będzie teraz grał piłkę, zostanie piłkarzem po to, żeby móc opłacić jej leczenie. Ale no, to jest historia sprzed wielu lat. Ok, przechodzimy do kolejnego punktu w takim razie. Punkt numer 9, wsparcie. Tak, tutaj można powiedzieć, wchodzimy w takie trochę środowisko trenerskie, myślę też, ale bardziej jednak rodzinne. I tutaj mamy bardzo różne przykłady. To jest takie, dotychczas mieliśmy takie czynniki trochę jednoznaczne. Tutaj mamy już taki czynnik, gdzie się ten poziom wsparcia, jaki ci młodzi chłopcy dostali, czy to od rodziny, czy na przykład od trenerów, czy w ogóle środowiska, potrafi bardzo różnić. Myślę, że niesamowite wsparcie otrzymał Mason Mount, którego rodzice przez wiele lat dowozili go na treningi z Portsmouth do zachodniego Londynu, czyli tak godzinę jazdy w jedną stronę 4 razy w tygodniu. I to nie 4 razy w tygodniu raz na jakiś czas, tylko przez wiele lat 4 razy w tygodniu przez cały rok praktycznie. Czyli jakby tam chyba było około 6 lat z rzędu gdzieś tak było, że przez cały rok 4 razy w tygodniu go na te treningi dowozili. Rodzice przyznają po latach, że było to momentami bardzo, bardzo ciężkie, natomiast ta pasja Masona była taka, że no po prostu nie było możliwości, żeby na ten trening go nie zawieźć. I oni przyznają, że na palcach jednej ręki na przestrzeni tych kilku lat tak naprawdę można policzyć treningi, czy mecze, które Mason Mount opuścił. Natomiast z drugiej strony mamy też historię, gdzie rodzice nawet czasami wręcz troszeczkę zniechęcali dzieci do uprawiania piłki nożnej. Tutaj Lilian Thuram, który jest no, zawodnikiem z przeszłości, z absolutnie najwyższej półki, to jest mistrz Europy, mistrz świata, człowiek, który zagrał w największych klubach, który zagrał do dziś największą liczbę meczów w dorosłej reprezentacji Francji. On gdzieś tam, zdając sobie sprawę też z tych takich może minusów bycia profesjonalnym piłkarzem na tym najwyższym poziomie, początkowo namawiał dzieci do uprawiania innych dyscyplin sportu. Wspomina, że nawet zapisał zarówno Marcusa, jak i Kefena na treningi judo czy na treningi szermierki, ale oni tak naprawdę byli zainteresowani tylko piłką nożną i po latach obaj zostali zawodowymi piłkarzami. Marcus dzisiaj gra w Borussii Mönchengladbach, Kefen gra w Nicei, też na poziomie Ligue 1 i też jest zawodnikiem z dużym potencjałem. Ciekawa jest też historia, myślę, rodziny Jamesów, czyli Reece i Lauren, czyli zawodnika Chelsea, zawodniczki Manchester United. To ich ojciec był takim, można powiedzieć, niespełnionym piłkarzem, który został następnie trenerem, i to takim trenerem, z tego co można gdzieś tam przeczytać, raczej takiej bardziej starej szkoły, takim skoncentrowanym przede wszystkim na dyscyplinie, na posłuszeństwie. I on był takim rodzicem bardzo wymagającym, takim, któremu zależało na tym, żeby dzieci jakby nauczyły się pewnych standardów. I on też organizował dla swoich dzieci, bo nie tylko Risa i Loren, ale jeszcze miał trzeciego czy drugiego syna, który też uprawiał na poziomie akademii dosyć długo
piłkę nożną na niezłym poziomie. On organizował dla nich normalnie osobne treningi gdzieś tam w ogrodzie, także był taką osobą. To no, nigdy nie wiemy oczywiście, na ile była to mógł stawiać dzieci pod presją, natomiast to taki zupełnie jakby inny model, który wydawałoby się troszeczkę powoli gdzieś tam odchodzi do lamusa, ale jednak tu się okazuje, że w tym wypadku okazał się powiedzmy skuteczny. O historii Reiny już tutaj wspomniałem pod kątem tego, że jego tato w zasadzie w ogóle nie ingerował w jego rozwój. No i też jeżeli popatrzymy na Erlinga Haalanda, no to jego ojciec oczywiście też był zawodowym piłkarzem na najwyższym poziomie, natomiast Haaland mimo tego do 16 roku życia pozostał w swoim lokalnym klubie i dopiero na tym etapie jego tato gdzieś tam trochę musiał postymulować Erlinga, bo on wcale niekoniecznie już wtedy chciał wyjeżdżać z Brynę, czyli z tej swojej lokalnej miejscowości do Molde, czyli do jednego z największych norweskich klubów, ale no, tato gdzieś tam przekonał syna, że no teraz jest już odpowiedni moment, żebyś poszedł krok dalej i spróbował już troszkę na takim, powiedzmy, no, na ten zawodowy poziom gdzieś tam powoli spróbować wejść. Także tutaj mamy bardzo takie, można powiedzieć, różne formy wsparcia i na pewno jest to czynnik, myślę, że istotny, natomiast trudno tak naprawdę na podstawie tych historii ocenić, która droga jest jakby najlepsza, bo tutaj ścieżki są bardzo różne. No to w ogóle cały projekt tata trampkarza mieści się w tym punkcie 9, wsparcie, i można by naprawdę było bardzo długo o tym rozmawiać, chociaż teraz przyszła mi do głowy właśnie taka myśl, o której wspomniałeś, że zarówno Claudio Reyna, jak i ten Marcus Thuram, jak i tata Haalanda. To jest ciekawe, nie, że ci, to mi się wydaje, nie wiem, no jakąś taką może nawet regułą, że ci im wyżej byłeś jako piłkarz, tym prawdopodobnie mniej naciskasz na swoje dziecko. A właśnie, jeżeli grałeś gdzieś tam pewnie w trzecich, czwartych ligach, albo nie wiem, jesteś trenerem i wyobrażasz sobie, że dużą liczbą godzin treningu indywidualnego da się doprowadzić dziecko na top. Pewnie parę przykładów potwierdzi tę tezę, ale to, co wydaje mi się właśnie ciekawe, to, że jak jesteś wysoko i daleko, to jednak dostrzegasz to, że warto dziecku dać luz. No tak, ciekawe. Nie pomyślałem o tym wcześniej z tej perspektywy. No być może trzeba będzie to troszeczkę dobadać w takim razie. Ale tak, no z tego, co tutaj jeszcze sobie teraz też odczytuję ze swoich notatek, to można by faktycznie do takiego wniosku gdzieś tam dojść. Ale znowu też można zwrócić uwagę tutaj na przykładzie rodziny Jamesów, że też ta metoda, powiedzmy, wydawałoby się dzisiaj potencjalnie mniej skuteczna, też w tym wypadku no, przyniosła, można powiedzieć, spory efekt, no bo tutaj Jasne, to mówimy prawda. o dwóch zawodnikach i to i chłopcu, i dziewczynie, którzy grają na poziomie reprezentacji Anglii, prawda? No tutaj najbardziej hardkorowy przykład to chyba jednak Son z Tottenhamu ze swoim tatą, który tam kazał mu po 4 godziny żonglować, jak mu piłka bez opcji, żeby mogła piłka upaść. To już są wieki, kiedy miał 10 lat. I gdzieś tam go doprowadził. No i właśnie sobie wiesz, jeszcze a propos, na moment drążąc ten temat, właśnie trudno jest mi sobie wyobrazić, nie wiem, Messiego, który rozstawia w ich ogródku, pewnie mają jakiś ogródek pod domem, pachołki, nie? I każe prawa, lewa, lewa, prawa, dobra, teraz ze zwodem, teraz coś tam. No, może Ja tak myślę, że jest, to tak, ja ale myślę, że to mówi. też może zależeć od jakby takich cech trochę osobowościowych danego dziecka, bo no wiemy, że jako ludzie jesteśmy mieszanką czterech typów modeli zachowań. To jest taki tak zwany model DISC. Oczywiście każdy jest zupełnie inną mieszanką, natomiast jedni ludzie gdzieś tam lubią pewnego rodzaju dyscyplinę, lubią jak coś im się powie dokładnie, co mają zrobić, lubią instrukcje, natomiast są tacy, którzy tak jak Messi potrzebują mieć tej kreatywności. No dzisiaj najwięcej tych piłkarzy, wracając do południowego Londynu, bo wydaje mi się, że Anglia jest krajem, który obecnie najlepiej szkoli, sądząc po tych zawodnikach, którzy się gdzieś tam przebijają, no to widzimy, że to są chłopcy niesamowicie kreatywni, tacy, na których ta metoda posłuszeństwa mogłaby nie zadziałać, chociaż z drugiej strony, no, Reece James też jest częścią jakby tego pokolenia, gdzieś tam z tego Londynu, chociaż on akurat chyba nie z tej południowej części. I on gdzieś tam, mimo tego, że ten jego tato kładł taki nacisk na tą dyscyplinę, też
też się gdzieś tam na ten najwyższy poziom przebił. Więc znowu myślę, że to jest taki też temat, może trochę do badania. Może ktoś będzie miał ochotę ten research rozszerzyć pod tym kątem. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy a propos tego, wiesz co, to już tak jak sobie gadamy, może to jest tak, że jak jesteś topowym piłkarzem, to nie ukrywajmy, jesteś człowiekiem zamożnym, a kiedy grałeś gdzieś tam niżej, ocierałeś się o trzecią, czwartą ligę, to masz świadomość tego, że być może mógłbyś żyć z piłki na super poziomie, ale zabrakło ci tego czegoś i masz nadzieję, że pomożesz dziecku, żeby to twoje dziecko miało to, czego tobie zabrakło, dzięki czemu, no nie ma co ukrywać, będzie więcej zarabiało, bo często, niestety, tym, co napędza rodziców, żeby podpompowywali kariery swoich dzieci, są te dolary w oczach, o których się mówi, że każdy ma nadzieję, że to, wiesz, dziecko zostanie piłkarzem i ja już będę miał zapewnioną emeryturę. W przypadku takich piłkarzy jak Messi, którzy się o emeryturę raczej nie powinni martwić, już nie ma tego czynnika finansowego, który dlatego może dają tym dzieciakom więcej luzu. Nie wiem, przyszło mi do głowy. No tak, ciekawe, ciekawe. Myślę, że też no każdy człowiek, czy to jako trener, czy jako rodzic, też troszeczkę działa na bazie swoich doświadczeń z przeszłości, tak? I może być też tak, że wspomniani tutaj Haaland, Reina czy Thuram też zdawali sobie sprawę, być może po latach, dzięki czemu oni zostali profesjonalnymi piłkarzami. Może wspominają swoje dzieciństwo, jak pewnie we wcześniejszych latach, gdy nie było jeszcze gdzieś tam w ich pokoleniu profesjonalnych akademii czy selekcji na bardzo wczesnym poziomie, gdy oni spędzali bardzo dużo czasu gdzieś tam pewnie na podwórkach, czy grając w sposób niezorganizowany. Może to też im pomaga gdzieś tam no dojść do takiego wniosku, że fajnie tym ich dzieciom też byłoby jakby ten czas gdzieś tam zostawić i gdzieś tam nie wywierać na nich za bardzo presji, tylko właśnie stawiać na to, żeby oni się tą piłką nożną jak najdłużej gdzieś tam samodzielnie bawili. Być może jest też jakiś taki aspekt, który tutaj można by znaleźć. Tak, jakiś trener olimpijczyków amerykańskich powiedział, że przychodzą do niego rodzice i chcą, żeby rozpisać im treningi dla dzieci, ale nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że on chce im rozpisać takie treningi, jak robili obecni olimpijczycy, kiedy mieli 10 lat, a nie kiedy mamy Dokładnie. 21 lat. Dobra, przechodzimy a propos trenerów do punktu numer 10, do czynnika numer 10. Są nim trenerzy, twoim zdaniem? Tak, czyli było wsparcie rodziców i teraz mamy wsparcie trenerów. Trzy ostatnie czynniki, począwszy od trenerów, są takie czynniki, myślę, że gdzieś tam w miarę przebadane, natomiast takie, gdzie każdy sobie gdzieś tam zawsze się, myślę, zastanawia, jak to wygląda pod tym konkretnym kątem, więc też te czynniki uwzględniłem. Jeżeli chodzi o wsparcie trenerów, tutaj podobnie jak z tym środowiskiem rodzinnym, no było ono różne. Tak? Tutaj są przykłady, najbardziej chyba taki znamienny jest przykład pierwszego trenera Ryana Szerkiego, tam w lokalnym klubie w Lyonie, gdy Szerki miał 6 lat. Ten trener z perspektywy czasu mówi, że ten Szerki jako sześciolatek grał w piłkę nożną tak dobrze, że on uważał, że on już niczego tak naprawdę nie jest w stanie go na tamtym etapie wiekowym nauczyć. Przykład Masona Greenwooda też jest taki, że trenerzy raczej dawali mu tam jakieś małe rzeczy niż jakieś tam wielkie wskazówki, bardziej takie rzeczy, które mogą gdzieś tam, które on sam może gdzieś tam sobie popróbować, niż tam narzucanie mu jakichś konkretnych rozwiązań. Z drugiej strony mamy ten przykład Nigella Jamesa, czyli ojca Risa i Loren, który tam organizował osobne treningi w ogrodzie, pewnie jakieś tam z takimi bardzo konkretnymi wytycznymi. Natomiast jeżeli sobie wrócimy do przedmieść Paryża i do południowego Londynu, czyli tych dwóch największych kuźni talentów obecnie na świecie, no to tutaj jednak da się zauważyć taki większy nacisk na tą kreatywność, aniżeli na posłuszeństwo, czy to w formie bardzo dużej ilości takiej niezorganizowanej gry. W południowym Londynie bardzo modne są tak zwane klatki, czyli gdzieś tam boiska otoczone siatką z każdej strony, gdzie dzieci spędzają, czy w ogóle dzieci, młodzi ludzie spędzają mnóstwo wolnego czasu i też na przedmieściach Paryża. Nie wiem, czy te klatki są aż tak modne, ale też na pewno jest ta niezorganizowana piłka nożna, jeszcze trochę nawet piłka uliczna, bardzo popularna. Fajny jest przykład ojca Kiliana Mbappé, Wilfreda, który też jest trenerem na tym poziomie
gdzieś tam bardziej amatorskim, z tego klubu AS Bondy, gdzie z którego też trochę zawodników poza Kilianem wypłynęło na ten najwyższy poziom. Jednym z takich zawodników jest rówieśnik Mbappé, Jonathan Ikoné z Lille, który też zagrał już kilka meczów w pierwszej reprezentacji Francji, gdzie on na przykład wspomina, że ojciec Kiliana, który był trenerem Jonathana Ikoné, nie zdejmował go z boiska wtedy, kiedy on tracił piłkę, ale zdejmował go z boiska wtedy, kiedy miał możliwość wejścia w pojedynek z przeciwnikiem i tego nie zrobił. Czyli on jakby namawiał tych chłopców, z którymi pracował, żeby oni jak najwięcej ryzykowali, właśnie jak najwięcej też pewnie uczyli się na błędach, próbowali nowych rzeczy, aniżeli grali w taki stricte zaplanowany sposób. I jeszcze ciekawy też jest przykład pod takim kątem bardziej psychologicznym Juda Bellinghama z Akademii Birmingham City, gdzie trenerzy zwrócili uwagę, że jakby ta ścieżka Bellinghama była taka właśnie pod taka powiedziałbym właśnie nastawiona na różne bodźce, czyli oni na przykład czasami udzielali Bellinghamowi bardzo dużego wsparcia w niektórych sytuacjach, ale w innych sytuacjach na przykład nie dawali mu żadnego wsparcia, jakby obserwując to, w jaki sposób on sobie samodzielnie poradzi z jakimiś wyzwaniami, które gdzieś tam mu pewnie stawiali. To jest też, myślę, dosyć ciekawe, czyli pod kątem takiego, można powiedzieć, bodźcowania i dostarczania takich różnych też doświadczeń, które później się gdzieś tam przekładają być może też na trochę lepszy, taki bardziej samodzielny rozwój młodego piłkarza. Przejdźmy do punktu 11. Jest nim wiek relatywny, bo jeśli chodzi o trenerów, wydaje mi się, że jest tu wszystko jasne i lecimy dalej. Wiek relatywny, czynnik numer 11. Tak, to też jest czynnik, który ja sobie zbadałem osobno i też wychodzi z niego, że jest bardzo duża przewaga również wśród tych zawodników z młodego pokolenia, no, dzieci urodzonych po prostu w pierwszym i drugim kwartale roku czy roku szkolnego, jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii, bo tam jest ten system od września do sierpnia, a nie od stycznia do grudnia. Natomiast jeżeli chodzi o tych najmłodszych piłkarzy, którzy często zapewne pod wieloma względami mogą być dziećmi wczesnorozwojowymi, no tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że jeżeli ty od najmłodszych lat jako dziecko przejawiasz pewnego rodzaju predyspozycje naturalne do piłki nożnej, sportu, no tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim miesiącu się urodziłeś, bo tutaj mamy przykłady Kamavingi, Reiny, którzy się urodzili w listopadzie, mamy przykład Ansu Fatiego, który urodził się 31 października, Pedri bodajże z Barcelony też urodził się w listopadzie, Bellingham urodził się pod koniec czerwca, czyli to jest 10 miesiąc według tego systemu angielskiego. Ciekawe jest też to, że jeżeli chodzi czy o wspomnianego Bellinghama, czy na przykład o Erlinga Haalanda, czy Kaja Havertza, to są chłopcy, którzy byli bardzo mali jako dzieci fizycznie. W przypadku Haalanda wręcz ciężko to sobie wyobrazić, ale są na to zdjęcia. Oni tak naprawdę dopiero w wieku 14-15 lat znacząco urośli, także dzisiaj mają nawet chyba bliżej 1,90 m niż 1,80 m. Natomiast mimo tego, że oni byli bardzo mali jako dzieci, to nie przeszkodziło im, żeby trenowali bardzo często w starszych grupach rocznikowych. Haaland to wręcz całą swoją ścieżkę w swoim lokalnym klubie kilkunastoletnim przeszedł, trenując jako chłopiec urodzony w roku 2000 w grupie dla dzieci z rocznika 99. I podobne są też przykłady innych zawodników. Więc pod tym kątem też może coś trochę zaskakującego. Należy oczywiście brać na to poprawkę, ale jeżeli chodzi o tych zawodników z tego najwyższego poziomu, no to jeżeli oni wcześniej przejawiali jakieś predyspozycje, no to czy oni się urodzili w styczniu czy w listopadzie, tak naprawdę nie ma znaczenia, tak wychodzi. Więcej na temat wieku relatywnego możecie posłuchać w podcaście, który nagrałem z Krystianem Rubajczykiem, który się bardzo tym tematem, bardzo dokładnie przyjrzał się temu tematowi, a o historii Haalanda i tego, jak wyjątkowym było środowisko dorastania w Brynę przeczytacie zarówno na fanpage'u Wojtka, Breakthrough Wojciech Walenta, jak i na stronie Tata Trampkarza. Ostatnio wrzucałem bardzo ciekawe badania, bo w końcu jacyś naukowcy dokładnie przeprowadzili wywiady z trenerem, z rodzicami, z piłkarzami, którzy byli w tamtej drużynie i udało im się znaleźć odpowiedzi na parę zagadnień dotyczących tego, czym
Wyjątkowym był ten rocznik właśnie w Brynę, rocznik 9-9, no i Erling, który z 0-0 tam trenował. Dobra, 12, ostatni czynnik, dochodzimy, a właściwie już chyba dobijamy do godziny, więc jest to w sam raz pora, żeby pochylić się nad ostatnim z czynników, które wyróżniłeś. Tak, scouting, czyli tutaj no pod kątem tego tak naprawdę skąd ci chłopcy pochodzą. Często się mówi, że najlepsi piłkarze pochodzą z małych miejscowości, niekoniecznie z miast, no i tutaj to, do czego dotychczas dotarłem, jakby to potwierdza. Tutaj tak naprawdę lista jest długa, no bo mamy tu od Kamavingi, od Haalanda, od Havertza, którzy pochodzą z małych miejscowości. Mamy przykład Ansu Fatiego, który jak przeprowadził się z Gwinei Bissau do Hiszpanii, to zamieszkał w bardzo małej miejscowości w Andaluzji, gdzie dopiero został dosyć szybko dostrzeżony najpierw przez skautów Sewilli, a później zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Mason Greenwood, tak jak wspomniałem wcześniej, też zaczynał w Akademii Manchesteru United, ale w takim ośrodku gdzieś tam zamiejscowym, bo Manchester United ma, w tamtym okresie miał całą taką sieć, dosyć dużą sieć ośrodków poza Manchesterem, czy nawet poza najbliższym bezpośrednim sąsiedztwem tego miasta. Jamal Musiala to też jest przykład chłopca, który zaczynał lokalnie, gdzieś tam w wieku od 5 do 7 roku życia, zanim się przeprowadził do Southampton początkowo, to on też zaczynał w Niemczech w lokalnym klubie. Bellingham czy Ferran Torres, o którym tu jeszcze nie było dzisiaj, to są też chłopcy, którzy nie pochodzą z samego Birmingham czy Walencji, tylko gdzieś tam z miejscowości położonych gdzieś tam tuż obok jakby samego miasta. I tu wyjątków jest tak naprawdę mało. Mamy wyjątek Szewkiego, który się urodził w Lyonie i mamy wyjątek Mounta, który pochodzi z Portsmouth, czyli z miasta w tej południowej części Anglii na wybrzeżu. Natomiast no, mamy tak naprawdę tutaj takie potwierdzenie, że bardzo często ci chłopcy to nie są chłopcy, którzy pochodzą z miast, czy od razu gdzieś tam byli w tych największych akademiach, a nawet jeżeli byli, to często są to chłopcy, którzy po prostu pochodzą nie z samego miasta, z najbliższego sąsiedztwa największych klubów, ale zostali gdzieś tam dostrzeżeni, można powiedzieć, na prowincji. Bodajże w Kanadzie było badanie dotyczące skąd pochodzą olimpijczycy i tam wyszło, że największą szansę na zostanie olimpijczykiem masz, jeżeli wychowałeś się w miejscowości, która miała między 10 a 50 tysięcy mieszkańców. Że to ci tam wystarczyło do tego, żeby mieć jakieś fajne warunki do rozwoju. Pewnie tych różnych atrakcji nie było tak dużo i musiałeś pewnie w pewnym momencie decydować się na któryś tam z trzech sportów, które jest charakterystyczny dla danego regionu i to się potem przekładało na to, że właśnie z takich historii. No w Polsce wiesz, no jak tak się zastanowić, pytanie czy Lewandowskiego liczyć jako mieszkańca Warszawy, czy nie. Wojciech Szczęsny w sumie wychowany w Warszawie, ale z tych dużych miast też chyba nie mam jakoś specjalnie dużo piłkarzy na najwyższym poziomie. Chociaż może, nie wiem, nie zbadałem, więc jeżeli ktoś by chciał się czepiać tej Coś tezy, mi to napiszcie i dostanę. zakłóciło mi cię, wiesz, lekko w ostatnich kilkunastu sekundach. Dobra, wiesz co, nie powiedziałem w sumie nic ciekawego, to Okej. prawdę powiedziawszy, więc tak, dobra, Wojtek, opowiedz mi, bo już przeszliśmy przez te 12 czynników, które ty wyróżniłeś, bardzo ci za to dziękuję, ale chciałem, żebyś jeszcze powiedział, czym w przyszłości planujesz? Czy masz jakiś taki duży projekt właśnie dziennikarski, jak ten, który zrobiłeś? Czym się teraz masz zamiar zajmować? Czemu się przyglądać, jeżeli możesz zdradzić? Prowadzę sobie fanpage na Facebooku od jakiegoś czasu, gdzie to jest taki fanpage trochę dla mnie, natomiast też dzielę się nim tam treściami, które gdzieś tam publikuję z innymi. Interesują mnie generalnie obszary związane najbardziej obecnie z psychologią, z metodami nauczania, czyli gdzieś tam bardziej tym zakresem takim psychospołecznym rozwoju zawodnika. Ten projekt Breakthrough, o którym mówimy, to jest projekt, który ostatnio w trochę mniejszym zakresie, ale też będę miał zamiar kontynuować, czyli gdzieś tam odkrywać nowe historie, szukać może jakichś ciekawych rzeczy, aktualizować też to, co gdzieś tam dotychczas zrobiłem, czy pod kątem na przykład wieku relatywnego, czy jakichś innych czynników. Natomiast no, gdzieś tam najbliżej mi w kierunku właśnie tej psychologii, metod nauczania, też zarządzanie, to jest taki obszar, który mnie interesuje, zarówno ze względu na wykształcenie, które
które zdobyłem jeszcze w Anglii, ale też w ogóle myślę, że to jest też taki temat jeszcze trochę niezbadany, czy niestosowany, myślę, na szeroką skalę w Polsce, czyli w ogóle zarządzanie zasobami ludzkimi, bo to jest też taka rzecz, która mnie bardzo interesuje. Więc życzę Ci powodzenia w Twoich badaniach, w rozwijaniu się. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać na żywo w jakichś okolicznościach pozapandemicznych. Dzięki za udział w podcaście. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję również. Do usłyszenia.